Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj wspólnie odwiedzimy Leroy Merlin, gdzie zobaczymy, jakie są oferty drzewek świątecznych. Pierwsze choinki znajdziemy już przed wejściem, były też bardzo ładne choinki w donicach. Tutaj widzimy, jest jodła kaukaska i co ma ta jodła na sobie. Jest to paszport roślin, ponieważ choinki jako materiał przeznaczony do sadzenia również podlega wszystkim tym regulacjom dotyczącym paszportowania roślin. Tutaj mamy, kochani, cięte. Widać, że pod Leroy naprawdę na parkingu taka zagrodzona część, gdzie mnóstwo tych ciętych roślin już czeka po prostu na chętnych. Ja jestem w ogóle ciekawa, czy Wy już myślicie o strojeniu choinki, czy to robicie przed samymi świętami, bo widziałam już na Instagramie i nawet na niektórych kanałach na YouTube, że no, niektórzy to już mają choinki dawno, dawno nie tylko stojące ich u nich w mieszkaniu, u nich w domu, ale w pełni przystrojone. A tutaj na wejściu, w sklepie już w środku czekają na nas takie nieco mniejsze, ale też świąteczne kompozycje. Tutaj takie ładne rzeczy w szkle. No i wszechobecne we wszystkich sklepach będą też gwiazdy betlejemskie, które stały się też symbolem świąt i tutaj była dość duża gama kolorystyczna do wyboru, od tych takich najbardziej klasycznej, takiej ciemnej czerwieni, do tych takich kremowo-zielonych, z wszystkimi, tak jakby można powiedzieć, pomiędzy kolorami, czyli jasne z niewielkim dodatkiem czerwieni i takie bardziej różowe, także tutaj był spory wybór, no i cyklameny, też one właśnie są takim typowym kwiatem gdzieś zimowym, a oprócz tego jeszcze grudniki, bo też to jest moment, kiedy nas grudniki zachwycają, one występują w różnych kolorach, to akurat były białe i rzeczywiście wyglądały naprawdę bardzo, bardzo ładnie i podobały mi się, a tutaj sekcje takie tematyczne, różne właśnie style dekorowania świątecznego, styl tradycyjny, skandynawski, styl właśnie taki biały i szampański. Nie wiedziałam w ogóle, że taki styl istnieje, czy to sobie w Leroy ktoś wymyślił, czy faktycznie może jest to tak gdzieś określane. Nie do końca wiem, czy ten szampański styl miał się charakteryzować, ale no też były tam takie ładne rzeczy, dużo rzeczy było też z szyszek wykonywanych, także ja powiem szczerze, że bardzo lubię szyszkowe różne takie akcenty, jeżeli chodzi o święta. Dużo było właśnie tego różu gdzieś w tym szampańskim stylu, także może to właśnie ten róż to jest ten styl szampański. Także jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, to napiszcie w komentarzu, chętnie przeczytam i się dowiem, a tutaj styl tradycyjny i takie właśnie połączenie zieleni z czerwienią. I spora domieszka też szyszek, bo te szyszki to naprawdę widziałam, że się pojawiają też z roku na rok coraz więcej jest tych ozdób, a ja osobiście je mocno lubię, więc też wyłapuję. Tutaj takie ładne właśnie takie szyszki wiszące w sekcji skandynawskiej. Skandynawskiej, może taki trochę też eko. No, wyglądały te niektóre rzeczy całkiem fajnie. Tutaj taki chyba w formie takiego z trójka na stół, wieniec adwentowy, taki na cztery podgrzewacze, a tu już mamy pierwszą propozycję roślinną. Ja muszę przyznać, że to jest roślina akurat, która mi się, jeżeli chodzi o te świąteczne klimaty, bardzo podoba. Pamiętam, że kiedyś moja mama kupiła dawno temu, potem padła w jakichś okolicznościach bliżej, już, których nie pamiętam, ale pamiętam, że to jest fajne. A tutaj takie cyprysiki, wiem, że Ewanda z kanału Zielistka na Starej Szafie je ma i u niej wyglądają zachwycająco, pomimo że ma jej już nie pierwszy sezon, także gratulacje, że udaje się jej w domu tak ładnie je przetrzymać i no, cieszą ją cały czas. Tutaj bawełna, chyba prawdziwa i naturalna, tylko taka obsypana dodatkowo toną brokatu. Także to było to białe stoisko, tonęło w tym białym brokacie i no tutaj właśnie były te kremowe gwiazdy betlejemskie. Nie wszystko gdzieś tam na tym stoisku mocno przykuło mój wzrok, ale kilka rzeczy rzeczywiście było takich, przy których na troszkę dłużej gdzieś się zatrzymałam. Tutaj takie wersje kwiaty sztuczne.
I ładnie skomponowany skrzydłokwiat. Rzeczywiście na tym stoisku prezentował się nawet ciekawie właśnie skrzydłokwiat, w tym z połączeniem z jasnymi, białymi ozdobami niż te gwiazdy betlejemskie, które raczej ten kolor tych podkwiatków w zasadzie, tych liści, no to jest taki bardziej kremowo-zielony, a tutaj bombki i to bombki właśnie tutaj takie bez formy, różnych takich figurek do wyboru, do koloru. Tego typu bombki akurat zbiera moja mama, także u niej na choince są właśnie takie różne skrzaty, bałwanki i inne tam mikołaje, także tutaj są takie. Bardzo dużo i bardzo ładny wybór też złotych bombek i to złoto też pojawiło się w różnych odcieniach takich, które ja też bardzo lubię, czyli takiego bardziej właśnie szampańskiego złota, takiego chłodniejszego trochę w tonacji, takiego mniej żółtego. Także bardzo mi się podobały, były też do wyboru zarówno szklane bombki, jak i bombki plastikowe. I tam w ogóle na te ozdoby świąteczne i bombki rozmaite to właśnie była jakaś promocja chyba 20%, także pomimo, że przed świętami to widać, że sklepy już nas kuszą do zakupów, bo wiadomo, największe wyprzedaże będą po świętach, a tutaj takie ogromne, naprawdę ogromne, to jest średnica 20 cm, ogromne bombki. No te były gigantyczne, czerwone, tam były też w innych kolorach, ale przy tych czerwonych jakoś tak się zatrzymałam, a tutaj właśnie szyszki, tylko takie pomalowane na złoty kolor, także takie można powiedzieć też naturalne, piękne girlandy poprzyczepione do takiego sznurka, także bardzo ładne rzeczy, naprawdę, niektóre rzeczy gdzie mnie mocno tak zatrzymały, tutaj 40 zł, także no nie jest to jakieś najtańsze, zawsze można wybrać się gdzieś na spacer i spróbować tego typu ozdoby zrobić samodzielnie. Także już zostawiamy te ozdoby choinkowe, a zajmijmy się choinkami, ponieważ mamy wybór rozmaity, możemy wybierać głównie, tak jakby pierwsze pole podziału to jest to, czy wybieramy choinkę naturalną, czy wybieramy choinkę sztuczną. I tak jak widać z tych sztucznych, to tutaj był wybór ogromny i takie gęste i mniej gęste i w kolorze takim naturalnym zielonym i jakieś niebieskie czy białe, które gdzieś wprost pokazują, że na pewno nie są naturalne. Tutaj też jeszcze wieńce po drugiej stronie, rozmaite choinki. Tak jak widać na zaznaczonym obrazku, tutaj tylko jedną z cen pokazałam. Te sztuczne nie są specjalnie jakieś mocno tanie, także to jest wydatek rzędu kilkuset złotych. Jestem ciekawa, co wy wybieracie? Czy u was rządzi naturalna choinka? Jeżeli tak, to czy kupujecie ciętą choinkę, czy może kupujecie taką w donicy i staracie się ją przechować tak, żeby można ją było zasadzić? Czy decydujecie się na sztuczną choinkę i macie już sprawdzone jakieś wasze metody? No z tych sztucznych to też właśnie są różne kolory, są wersje na pniu i nie na pniu, a tu już jesteśmy w sekcji naszej roślinnej i tutaj kalatea, którą ostatnio miałam w moim domu i dzieciaki niestety ją załatwiły totalnie, także nie przeżyła ataku zabawy poduszkowej i tego, jak się zaczęło okładać. A tutaj takie standardowe, gdzieś tam było właśnie skrzydłokwiaty, tutaj takie tanie syngonia, no i może birkina. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na to, że tutaj to rzeczywiście jest birkin, w sensie jest też podpisany na etykiecie jako birkin, ponieważ one pojawiają się te rośliny też pod różnymi innymi nazwami. A to jest moja torba z Biedronki, bo chodzę ze swoją torbą na zakupy, co zresztą wszystkim polecam. One występują pod kilkoma nazwami, bo spotkałam się z tym jakimś White Stripes, też było White Wave, chyba też nazwy się jakieś pojawiały, chyba White Measure też, w zależności od którego ogrodnictwa gdzieś roślina pochodziła, to te nazwy były różne, natomiast tutaj rzeczywiście było stricte podpisane jako birkin. I ja swojego pierwszego birkina też kupiłam jako birkin, to taka ciekawostka, nie wiem czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy nimi, a tutaj sztuczność, jeszcze potem do nich wrócimy. Ja tak się za długo na tych sztucznych kwiatkach to nie gdzieś tam nie zatrzymałam, tutaj była jakaś promocja na kaktusy, ale no było wśród nich oczywiście sporo kaktusów, które krzyczały, dlaczego mnie tak pofarbowaliście. No i tutaj taka sekcja, może półka śmierci to może dużo powiedziane, ale taka sekcja wyprzedaży i tam się wyprzedawały między innymi oprócz tych kaktusów, to takie duże krotony były w promocji 150 zł. Natomiast, no nie wiem, no nie prezentowały się jakoś tak wybitnie, jeżeli to powiedzieć. Miały bardzo dużo liści, które odpadły i pewnie jeszcze kolejną porcję, która odpadnie w najbliższym czasie, więc nie wiem, czy to warto się takim krotonem interesować. Tutaj Alokasia poli, Amazonika, piękna roślina, ciemne spody,
kontrastowe unerwienie, ale jak jest kapryśna, to chyba większość z nas sobie już daje sprawę. A tutaj piękne strelice Nikolai i były właśnie na nowym wózku, który dopiero wjechał. Były super świeżutkie i tutaj arokarie też, także były fajne i w dość dobrych cenach, bo poniżej 100 zł były. I tutaj też coś, co widzę, że się zazwyczaj pojawia zimą w handlu. Widocznie taki jest sezon, ponieważ były i jaśminy w dość dobrych cenach i to jest korokia. To jest taka roślina podobna w wyglądzie takim estetycznym do sofory prostraty, tylko ma takie malutkie, lekko srebrne w kolorze liście, natomiast są to trudne rośliny. Także tutaj trzeba mieć taka właśnie uwaga, że to nie jest najłatwiejsza rzecz do zrobienia. Tu się mega wahałam nad tą dawaną, czy się na to zdecydować, czy nie. Były dwa egzemplarze i takie przeglądałam i oglądałam, ale no ostatnio moje flebodium to wzięłam i niestety zmarnowałam, po prostu padło mi i było mi jakoś tak super przykro, bo nie lubię kupować roślin, żeby u mnie umarły. Więc wahałam, pooglądałam jeszcze inne, ale się ostatecznie nie zdecydowałam, więc może ktoś inny przygarnął do domu. No tak, to jest ta druga sztuka. No widać było, że niektóre liście w jakiejś lepszej formie, niektóre w trochę gorszej, ale jakoś nie mam ręki do paproci, a tutaj był super smutny skrzydłokwiat, nawet za 10 zł szkoda pieniędzy, naprawdę. Także no, nie mam ręki do paproci, bałam się, że jak sobie jeszcze kupię wyprzedażową paproć, no to już będzie kompletnie tragedia. No tutaj te dendrobium to nawet były ładne, trzeba przyznać, naprawdę niektóre storczyki były takie z tych ciekawszych. No tutaj jeszcze taki rzut na różny taki miks zielony. Tutaj te fikusy niestety no nie wyglądały za dobrze, natomiast przyszła nowa dostawa i ja nie wiem, kto kupi tego zżółkniętego, kiedy takie dwa piękne nowe stoją i można je kupić w tej samej cenie. Nie wiem, także tutaj taka moja myśl, że chyba one, te, które już zaczęły gdzieś żółknąć, umierać, to chyba sobie umrą niestety w tym markecie, bo nie wydaje mi się, żeby to miało sens jakikolwiek. No i tutaj niestety paprotki, no i co z tego, że były na promocji, jak wyglądały, tak jak wyglądały. I też chyba szkoda się w ogóle nad tym zastanawiać. No i kaktusy. I ja powiem, że w tym Leroy akurat oni zawsze mają ciekawe kaktusy. I takie nawet fajne, bo one są posadzone w takie terakotowe właśnie dnice od razu. Także no, można być taki gotowiec nawet. Także no, ciekawe, takie właśnie tam w tym konkretnym Leroy, bo bywam w kilku, to zawsze tam jakoś te kaktusy są takie, można powiedzieć, lepsze. No i też jeszcze nowy wózek takich fajnych maluchów, różne tutaj właśnie peperomie, jakieś takie płożące historie, ale co się fajnego pojawiło. Co prawda na doniczkach są podpisane jako miks, natomiast na tych właśnie patyczkach, które są wetknięte, jest podana konkretna odmiana, bo tu mamy na przykład zielistkę w odmianie Ocean. Ja nawet nie zwróciłam na to uwagi, jak byłam w sklepie, chociaż wiedziałam, że to jest ta odmiana i dopiero właśnie montując ten film zobaczyłam te napisy, także warto tą doniczkę dokładnie pooglądać, bo chociaż były jakieś tam właśnie zielony miks, to faktycznie tą prawdziwą odmianę można było znaleźć na roślinie. No tutaj były takie mikro maluszki, że nawet jakieś takie dwa listki słownie. No tutaj właśnie najlepiej to podchodzi do tych świeżych, nowych wózków. Tutaj taka bardzo ładna trzykrotkę mam, natomiast ona, no to dużo słońca przede wszystkim. I Sansevierie. Tutaj też wybór kilku ciekawych odmian. To akurat była cylindryczna, zapleciona w taki warkocz. Było też kilka innych, tutaj są między innymi te z takich rozetowatych, to była Honey i Black Honey. Także no myślę, że całkiem ciekawe odmiany, no, przyjechały w fajnej, dobrej formie, także można było śmiało się w coś zaopatrzyć, natomiast no, patrząc na to podłoże akurat, w którym one były wsadzone, no to nie patrząc na porę roku i wszystko, koniecznie trzeba byłoby z tego włókna to przesadzić, bo to by była tragedia. No tutaj Leroy od kilku lat obstaje, że u nich Monkey Mask to jest Monstera Oblika, także trzeba się z tym pogodzić, a tutaj mamy fikusa, a tak naprawdę nie fikusa, czyli tylko właśnie nolinę. Widocznie fikus zmarniał, a doniczka została i taki jest miks śmiks, a tutaj jest hit tej dostawy, można powiedzieć, w Leroy, ponieważ pojawiła się pierwszy raz Monstera Carstenianum
albo też zwana monsterą Peru, albo tak jak właśnie tu producent opisał, Epipremnum Marble Planet. Także tutaj mamy pierwszy raz, ja to widzę gdzieś stacjonarnie dostępne, bo o ile było to już dostępne od dłuższego czasu gdzieś w tych sklepach internetowych, w tych różnych takich bardziej wyspecjalizowanych kwieciarniach, bo ja też mam wokół siebie kilka takich stacjonarnych kwieciarni właśnie, które no mają te ciekawsze odmiany, czyli na przykład, nie wiem, 2 lata temu już mieli na przykład Raffidophore tetrasperme, no to w takich miejscach już to było dostępne, ale powiem, że w Leroy, no to pierwszy raz i sadzonki naprawdę duże, popatrzcie. One były takie poprzycinane i taki jeden pęd zawsze wypuszczony, widać było, że są cięte i to wskazuje na to, że one nie są uprawiane właśnie z tissue culture, tylko te akurat są uprawiane tak jak typowo epipremna, czyli po prostu przez sadzonkę, która jest wsadzona do podłoża i ukorzeniona. Taka ciekawostka, no i bardzo były te sadzonki naprawdę takie dorodne, właśnie poprzycinane, takie rozgałęzione. Liście były spore, bo to widać przy mojej dłoni, ja przyłożyłam, to one miały około kilkanaście do 20 cm te liście, także to naprawdę były no, okazy takie naprawdę solidne. Solidne, kosztowały 50 zł, więc no to już do każdego decyzji, czy to dla niego jest dobra oferta, czy średnio. Moim zdaniem w tej cenie często było właśnie w tych sklepach internetowych, a no nie mieliśmy możliwości, żeby sobie sprawdzić, która konkretnie sadzonka, to można było powybierać, pooglądać. No i jeszcze Enjoy, ostatnio o Enjoy opowiadałam, o jego wchodzących na salony kuzynostwie. No to nie jest grzyb, to jest nekroza, także jeżeli takie suszone brązowe fragmenty na części z wariegacją, taki 100% znajdziecie, to nie jest grzyb, także no po prostu roślina tak odchorowała pewnie transport, ale też ładne sadzonki, naprawdę takie bujne, też takie właśnie kilkupędowe, takie poprzycinane. No muszę powiedzieć, że chociaż mam już 2 doniczki, trzecia mi nie była nijak potrzebna, ale naprawdę bardzo ładnie się to prezentowało. I jeszcze więcej cyklamenów, bo wiadomo, jest zima, jest grudnik, są cyklameny i jeszcze takie jakieś kluzje, biedaczki w bardzo wysokich cenach, w jakichś takich menzurkach powkładane, ale nie rozumiem do końca, czemu to jest takie drogie, szczególnie, że to naprawdę nie było ani nic takiego nadzwyczajnego, a poza tym zaraz im to padnie, bo no tutaj na przykładzie tej widać, że no już nie miała wody, także to już jest tylko kwestia chwili i te rośliny no niestety zaczną im tam marnić szkło, samo zostanie, które moim zdaniem nawet to szkło nie jest tego warte. A tutaj mamy takie ładne syngonium, przyjechało też w miksie, ale to mamy taką piękną Neon Robusta, a te drugie to jest, nie wiem, albo Mango Allusion, albo jakiś tam inny Allusion, już nie pamiętam. No tak nawet się przy tym neonie chwilę zatrzymałam, ale jeszcze nie tym razem, a tutaj sukulenty, po prostu zgroza świąteczna, czyli w naszych świątecznych barwach można sobie wybrać srebrne, złote albo bordowe, także ktoś tutaj naprawdę nie żałował farby, a tu się jeszcze pojawiły takie maluszki, to jest właśnie taka kuzynka właśnie trzykrotek, taka wersja płożąca, taka bardzo miniaturowa, może świetnie wyglądać, jeżeli ktoś ma na przykład takie doniczki głowy, jako taka forma różowej czupryny, a tu naprawdę bardzo ładna i taka duża fitonia, taka naprawdę wyrośnięta i no ta wygląda pięknie, gdyby nie to, że fitonie to najlepiej byłoby włożyć do słoika, a w moim słoiku już wszystko się po prostu górą wychodzi, nie mieści, to ta fitonia była naprawdę ekstra. No tutaj mamy dalej moją propozycję taką świąteczną, zdecydowanie podoba mi się ta roślina bardziej niż te gwiazdy betlejemskie. Z nimi to też jest taki problem, że często lubią po prostu jakoś nie dotrwać w dobrej formie pomiędzy sklepem a naszym domem, a tam bokan szła też oczywiście posypane brokatem, a tu jeszcze mamy już takie oznaki prawie że wiosny, a i tu wracamy do tropików, czyli klasycznie tutaj mamy banany, monstery, ale jakoś tak muszę przyznać, że no jest to tam co prawda stale dostępne, ale ceny nie są w żaden sposób jakieś atrakcyjne, także tego raczej nikt specjalnie nie kupuje. Stoi sobie, bo stoi i w zasadzie tyle. No tutaj mamy te już sekcje, krótko sukulenty, a potem szybko przechodzimy z powrotem w maluszki przejdziemy, bo tutaj mamy jeszcze jakąś jedną begonię, a zaraz za nią już widać, że ten rozmiar tych roślinek jest już taki mikro. No i to jest ta sekcja taka do tworzenia tych kompozycji do szkła, takie mikro kaladia, no w tym stanie i w tej porze roku to chyba w ogóle nie ma sensu kupować, malutkie kalate, no jak najbardziej, kto chce sobie jakąś kompozycję w szkle zrobić, to z takich maluchów
Można tam coś poczarować, natomiast nie sprawdzałam cen. Wiem, że z nimi właśnie na tych maluchach to często właśnie nie wszędzie te ceny są dokładnie opisane. Tutaj malutkie seansy, takie też w miksie i ciekawe, bo jeszcze nie tak dawno zobaczyć na żywo gdzieś tak dostępne w handlu masoniane, no to praktycznie było to niewykonalne. No a tutaj proszę bardzo, pełno tych sadzonek było, ta była krytycznie już odwodniona, naprawdę już widać było, że cała się pomarszczyła, ale no ma najlepsze wolę do życia, bo wypuszcza sobie takiego dzieciaczka. Moja też już wypuściła dzieciaka i się okazało, że ten nowy liść jest większy od tego, który kupiłam, także bardzo mnie to cieszy i czekam cierpliwie na kolejne. No i też niestety wszystkie były posadzone w tak fatalnym włóknie, co widać nawet na pierwszy rzut oka, że naprawdę nie ma co czekać do wiosny z przesadzeniem, więc jakby się ktoś na taką seansę zdecydował, to zdecydowanie od razu po prostu trzeba to przesadzić coś bardziej przypuszczalnego, coś z domieszką większą piasku czy jakiegoś keramzytu, bo nie da rady. A tutaj atak po prostu kaktusów, którym no, tym szczęśliwym tylko wypchnęli motylka, mniej szczęśliwym suchego kwiatka przykleili, a tych najbardziej niestety biedaczków, no to niestety mają kolorowe farbki, jakieś psiknięte są sprayami. Tutaj ogromna paproć, piękna nawet, ale dość drogie były, bo sprawdziłam potem cenę, to coś koło 60 zł, więc no tutaj też takie ciekawostki, takie kuleczki. No a tutaj te paprocie naprawdę duże, to trzeba przyznać, że duże, ale po pierwsze nie były w jakimś idealnym stanie, bo już niestety trochę na tym sklepie sobie stały, po drugie jednak 60 zł to jest dosyć sporo, bym powiedziała, także tutaj tak to wyglądało, chociaż w tej masie wyglądały paprocie przepięknie i duża monstera Monkey Mask, no i tutaj faktycznie jest jako, już nie jest jako oblika podpisana, no i kosztowała 100 zł, ale była rzeczywiście bardzo taka ładna, była duża, rozrośnięta, te liście też były duże, bo ładnie na paliku poprowadzono, także biorąc pod uwagę, że te mniejsze sadzonki były po prawie 40 zł, a ta kosztowała 100, to chyba ta oferta była tak sumarycznie patrząc chyba lepszą. No mi się te paprocie super podobają, ale jakoś mówię, mam taką niechęć, że kolejną ukatrupię, a tutaj też rośliny, które są dość trudne w uprawie, czyli to są te wszystkie na owady chętne i widać jak niestety po prostu obumierają im te poszczególne właśnie fragmenty. No ja miałam parę razy, kiedyś byliśmy na takiej nawet wystawie w palmiarni w Gliwicach, była taka wystawa właśnie tych wszystkich roślin i można było też taki kiermasz, bo można było kupić i kupiliśmy sobie, pamiętam wtedy, nie wiem czy jedną czy dwie i niestety nie za długo postały u nas w domu. To taka tylko moja uwaga, że to raczej się trzeba bardziej postarać chyba. No i tutaj laki bambu, czyli coś, co funkcjonuje jako bambus, a tak naprawdę jest draceną. Ciekawy jest też proces, 10 zł kosztowały. Ciekawy jest też proces tego, jak się te kółka zakręca, bo to nikt tego ręcznie nie wywija, tylko po prostu w szklarni, jak to jest hodowane, to jest sterowane światło. I po prostu tak jak jest kierowane światło, to on po prostu podążając za światłem, ta roślina stopniowo w trakcie swojego rozwoju po prostu się tak zakręca i tam nie ma przy tym udziału człowieka. Tutaj jeszcze z powrotem większa partia tych świątecznych kwiatów, tutaj też grudniki były, no i tutaj taka bardzo ciekawa, taka zielona, taka mięciutka, fajna, puszysta poduszeczka, ale to ta widliczka, no to jest bardziej taki zawodnik też raczej do słoika, albo jeżeli ktoś jest bardzo taki pilny w zraszaniu, w podlewaniu i tak dalej, żeby pilnować tej wilgotności, bo no, w przeciwnym wypadku to też może być bardzo krótkoterminowa ozdoba naszego domu. No a tutaj mamy jeszcze też takie, można powiedzieć, opcje dla kogoś, kto chce nietypowo jakąś choinkę sobie poprzestarać, no to można też sobie takie zrobić. No i jeszcze więcej tego birkina, naprawdę wyglądał pięknie i muszę przyznać, że coś jest chyba na rzeczy z tym, że to były te oryginalne birkiny, bo jak sobie przypomnę ten, który na przykład ja upolowałam w Dino, to ten jakby coś z tymi liśćmi jest minimalnie inaczej, że coś może faktycznie one od jakiejś innej rośliny są klonowane, tak dalej, nie wiem,
coś, co te wyjątkowo ładne były. A tutaj sztucznizna, także tutaj widzimy, co było modne i się przebiło już do mainstreamu roślinnego, bo tutaj mamy też strelicje królewskie się pojawiły. Ja przypominam Wam, kochani, o trwającym na kanale konkursie z nagrodami. Zapraszam Was do udziału, a dziś Wam bardzo dziękuję. Będziemy kontynuowali nasze wspólne oczekiwanie i odliczanie do świąt, a dzisiaj Wam życzę wszystkiego zielonego, cudownego dnia, cudownego wieczoru i popołudnia dla Was. I pamiętajcie, skorzystajcie z okazji wygrania nagrody i napiszcie, jak właśnie lubicie spędzać te długie zimowe wieczory.